Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 21 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Tu już od razu się dzieje akcja, bez zbędnego gadania trzeba obić tych duchów edmirskich, rycerzy, jebci. O, już się zaczyna. Dlaczego nie ma Borderlandsa? Ponieważ nie mam w ogóle połączenia ze Steamem, więc nie będzie Borderlandsa, dopóki się to nie ogarnie oczywiście. Chyba mam jeszcze trochę za głośno. Zaraz to się ogarnie. No, trochę za głośno jest. Chwileczkę. Dobra, już nieco lepiej. No bo ciut za głośno miałem. No to tylko dlatego, żeśmy nagrywali tą FIFę z kciukiem znowu. I po prostu on tam coś powstaje. What the fuck? O, Draugiry. Te największe gówna, które trzeba teraz ubić. No lepiej od tyłu brać. No ty. I już po tobie. Tak cię zjechaliśmy. Dobra, poszło. Jeszcze jeden Draugir. No odsuńcie się. Dajcie mi... Ej, oni mi chcą fraga zabrać, poważnie. Już po nim. Pięknie. Pociachany. Koniec. Co się teraz dzieje? A? Kto jeszcze pokozaczy? Łoż ty w życiu. Więcej tego gówna jest. O-o. Kto tu leci? Jakiś gołąbek. Co on tu z nimi chce zrobić? Wywołał reakcję wybuchu. Wow. Nieźle. A, teraz musi podnieść penisa, bo jest wykrzywiony. Sowa. Filipa, za nią. A to jest Filipa. O. Ej, no nie dryj tej japy. Będę was osłaniał. Dobra. Co tam mówisz? Japa, człowieku. Dalej uważa, że mam za głośno. Chwileczkę, no chwilę. O, tak już będzie lepiej. Jebci. Poszło. Teraz idziemy powoli. Ty się tu wyglebnij. Jeb. No już tak pozaczyć nie będę. O ty, schodzi z życia. No tak, bo jak jesteśmy poza tym polem, to nas mogą nieźle pojechać. Znowu Draugir. Poszty. Dobra, już go jedziemy. A, zbloczył to. Jeszcze ubiory są. To jest już podwójna masakra. Trzeba je tutaj zniszczyć, bo one tworzą takie dziwne pole. A, jaki damage bierze. Masakra. Ty, on mnie tu zaraz zabije. Centralnie. I no trzeba go ubić. Co zresztą upiorów? Tu jeszcze jest upiór. Już tu padasz. Dobra. Zdechło mi. Dobra. Gdzie jeszcze? No znikaj upiorze. Dobra. Poszło. I już nie ma przynajmniej tego Draugira. Dobra. Pociachane. Ty! Nie wychodź, ty, ciebie już pogrzało, Geralt. Mogę użyć medytacji? Nie mogę, lipa. To mamy problem, bo mamy low HP. Możemy w każdej chwili zginąć, więc trzeba się tutaj między nimi wtopić. Wtedy nie będziemy mieli tego zagrożenia. Ale też trzeba już uważać. Nas tu mogą już kompletnie zabić. No i nas gonią te upiorne cioty. No, który jeszcze się wpisze? Chętnie powalczymy. Dobra. Tu jeszcze tylko upiór. Ło! Aż cała barykada poszła. Pod mojego znaku Ard. Na to ciekawe. Nie no, ładnie Filipa załatwia te upiory, no bo ona też jest czarodziejką, wiadomo.
Czarodziejki mają to do siebie, że rozwalą wszystko. Jebłód. Kurde, o! Znowu upiory, upiory. Gdzie są te upiory? Upiory to jest słaby punkt. Jezu! Myślałem, że już nie zrobił uniku. Znowu na mnie się usiął. Co za... czub. Dobra. Unik zrobiony szybciutko. Błyskawicznie. Dobra, poszło. Dobra, więc nie mamy się skupiać na Draugirach, tylko na upiorach. Wiecie, no mówię, że ja już nie pamiętam, jak to mniej więcej było w tym drugim akcie, ale taki początek pamiętam tego drugiego aktu, ale jak to w nim było, to właśnie już za bardzo nie ogarnąłem. Ale tu już mam już obcykane, co robić w takim wypadku. No won! Kurde. Robicie tu czwartą rzeszę i myślicie, że wygracie ją. Na pewno, no jasne. Ładne rzeczy się tam dzieją. No a który jeszcze podejdzie? Który? Który? A i niepotrzebnie zużywam tego znaku. Bo jak i tak Filipa ich wszystkich rozwala na cacy. Łoty. Upiór, upiór, gdzie jest upiór? Jest, tutaj. Dobra. Nie, nie! Udło! Dobra. Tu jeszcze jest upiór. Jeszcze tutaj. Kurde, nie odpuszcza. Poszło. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze ten upiór? Tutaj. A ta, bo oni kontrolują Filipę. Dlatego ta bariera potem czasami słabnie lub nie działa. Dojdziemy tu bez problemu, spokojnie. Ja mam jeszcze low HP, przeżyję, obym teraz nie zginął. Bo jak zginę, to zrobię z siebie po prostu nuba. A tego bym nie chciał. Dobrze, spokojnie. Wynoche Edirnczycy. A teraz nie wiem, co ona tu zrobi. Wolę nie wiedzieć. A ta, przez mgłę trzeba przejść. Dobrze. Mgła nas wyteleportowała do Vergen. Bo to jest właściwie Vergen. Już poznałem po krajobrazie. No i proszę, jesteśmy już bezpieczni. Nie zlamiłem tego. Bardzo dobrze. Ojo! Znowu ten krasnolud. Aha. Okej. A to dobra. Nie znoszę latać we mgle. Ale musiałaś. Saskio, jesteś cała? To powierzchowna rana. Ty i Wiedźmin uratowaliście nas. Jestem tu, by cię chronić. A ty, Wiedźminie? Ścigam królobójcę, który porwał Triss Merigold. Dlaczego akurat tutaj? To przesłuchanie? Jesteś ścigany listem gończym w Temerii, Kedwen i Redanii. A ja odpowiadam za bezpieczeństwo Saski. Wystarczy, Filippo. Sama mówiłaś, że jest niewinny. Saskio, ludziska się burzą. Najpierw słońce zgasło, potem wiewiórki, teraz ta mgła. To dla nich za dużo. Racja, zwołaj wszystkich dowódców do sali narad. Jorvet, daj mi trochę czasu, przygotuję ich na twój widok. Wiedźminie, Filippo, macie być obecni. Chcę usłyszeć, czego możemy się spodziewać po tej anomalii. I jak się jej pozbyć. No właśnie. Głowy do góry. Chyba sławny Biały Wilk i równie sławna Filippa Eilhart poradzą sobie z kilkoma setkami wściekłych duchów. Pewnie. Ja z milionami sobie dam radę. Spokojnie. A ta baba to co najwyżej może jednego kloca nastrać na środku bitwy. Dobra. Chcę widzieć wszystkich dowódców sali obrad. Filippo, Wiedźminie, was też to dotyczy. Dobrze, dobrze. Cecil, bramy mają pozostać zamknięte, póki nie skończymy. Odpowiadasz za to własną brodą. Dobre. Już zaczynamy? Witaj w Vergen, Wiedźminie. Jestem Cecil Burton, starosta. Geralt z Rivii. Mamy wolny pokój w karczmie. O, fajnie. Nic specjalnego, ale przynajmniej jest dach nad głową i solidne wyrko. Dzięki, przyda się. Skalen, pokaż mistrzowi Geraltowi jego kwaterę. Zajebiście. A wracając, zajdź do komnat wielebnego Olkana i poinformuj wszystkich, że mu się zeszło. Znaczy, że poległ bohatersko ubity przez najeźdźcę.
Właśnie. Widzicie, mistrzu? Młody Ałepski. Będzie z niego krasnolud. Dobra, prowadź mnie, krasnoludzki szlachto. Dobra. Ciekawie się teraz zaczyna już, powiem wam szczerze. Jakieś 7 minut bitwy. No tak 7, może na oko 8. Trochę pogadanki, jakaś konferencja. A i teraz nas zaprowadzają pod solidny dach. No otwieraj te drzwi. Dziękuję. No patrz! No przed moim nosem zamknął. Ja bym go już kurde kopnął w ten zad. Za to co mi zrobił. Idzie dalej. Durniu, prowadź mnie. I przejdę. Okej, okay. Tak lepiej. Wpuścisz jednego i zaraz masz w sąsiedztwie setkę. Mordy ten cel. No, kobietom wystarczy byle siąść na męskich portkach, by im żogorów. No, tam widzę, że bijatyki. No, zajebiście. A bym się zaraz zapisał, bo przydałoby mi się trochę hajsu i reputacji w tym mieście. Czyli kolejnym miastem, w którym pokażemy, że Wiedźmin Geralt jest pro, będzie Vergen. Dobrze. Miasto krasnoludów, bardziej bym powiedział. Ale czy to ma jakieś znaczenie? Ludzie, nie ludzie, Wiedźmin, czarodziejka, różne rasy. Okej, okay, to nasze jakby oto twoja stanowisko. Dziękuję. Ponoć sam Seldkirk z Gulety spał w tym łóżku przed bitwą. O kurde. Szczęścia mu nie przyniosło, ale przynajmniej wyspał się przed śmiercią. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Dzięki, Skolem. Dobra, udaj się na naradę wojenną. Dobra, a nie ma tu jakiejś misji? Nie wiem, pobocznych? Zabójcy królów, poszukaj śladów Leto. A gdzie, a te misje, czekajcie, jeszcze były inne misje. Zaraz zobaczę. A, tego nie ma, możeśmy nie stanęli po stronie Vernona Rosha. No cóż. Ale czy to ma jakieś znaczenie? Coś tu trochę za ciemno, powiem wam szczerze. Ale sprawdzimy, co my tu mamy. Czegoś nasz poprzednik tego mieszkanka nie zostawił ważnego. To jakaś skrzynia. O, możemy tu przechować najróżniejsze rzeczy. Ale szczerze mówiąc, jakoś za bardzo nie widzę, żebym chował cokolwiek. W ogóle jaki ja mam miecz założony, bo kurczę, też się dziwię. Aha, ja mam to gówno nałożone. No właśnie tak patrzę, co jest tu nie tak. Właśnie. Trzeba zmienić te miecze. Znoszone buty. Zbroja łowcy. Myślałem, że ja to już sprzedałem dawno. Ale dobra. Tak to tak. O, list Garweny do Jorvetta. To trzeba będzie mu tam dać. No, on jeszcze o tym nie wie, no. Dobra, ja szczerze mówiąc nic nie będę chował. Wychodzimy. No i dobra, co byśmy mogli porobić? Nie, nie pisać mi SMS-ów. Nie, nie mogę. Kurczę, wiedziałem, że tak będzie. Wiecznie tak teraz mam, że albo mam do kogoś zadzwonić, albo ktoś do mnie dzwoni. No i taka jest właśnie robota. Sprawdzimy sobie jeszcze inne kwatery, może coś tu będą mieli na zbyciu, ale raczej nic nie mają. A, przeszedłem szybciutko, zanim bym, wiecie. Dobra, mamy naszą karczmę. Jest tu w pizdu ciemno. I słońce też pizga. Zanim bym się udał na tą naradę wojenną, może bym się udział w jakąś bójkę. Chwileczkę, tylko z kim ja muszę rozmawiać? Chyba z nim. Od kiedy to szlachta bije się z chłopami? Ano takie czasy. Saskia traktuje chłopstwo na równi z nami. Tyle, że jak się raz psa na pokoje wpuści, nigdy już nie będzie chciał spać w ludzie. Nie mnie to osądzać. Grunt, że na walkach można nieźle zarobić. Nie chcielibyście spróbować? A czemu by nie? Jakie są reguły? Każdy zawodnik wpłaca swoją stawkę. Im więcej wygra walk, tym jest większa.
Chcecie z kimś walczyć, musicie wyłożyć monety. Wygrany bierze część, reszta idzie na zakłady, które rozliczam ja. Wygrywa ten, który okaże się lepszy w dwóch rundach, albo zwali przeciwnika z nóg. Zapisać was na następną walkę, czy będziecie tylko stać i się gapić? Zapisz. Poproszę o godnego przeciwnika. Na początek zmierzycie się z nowicjuszem. O, tak go bije. Wpierw pokażcie jednak pieniądze. Dobra. Masz tu wszystkie hajsy. W takim razie otwieram zakłady. Dziękuję. A teraz suwaj się, prostaku, bo nowicjusza już obijam na hita. Dobra, takiś dobry. Wygląda na nowicjusza. Taki trochę chudy, skostniały. Taki skromny. To się go obije. No już nie ma mordy właściwie, bo ją stracił. Jep. O kurde, ale mu zgniótł latę. Zmasakrował go. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. Wasza pozycja rośnie. Mhm. Tak samo jak wasza stawka. Gotów na następną walkę? Ba, no pewnie. Proszę o godnego przeciwnika. Dawaj. Im lepszy przeciwnik, tym lepsza walka. Im lepsza walka, tym wyższa stawka. Aż się zrymowało. Wyższa stawka to większa wygrana. Poeta z ciebie jest naprawdę niezwykły. Trzeba przyznać. 50 orenów. No to widzę, że stawiasz nieźle poprzeczkę. W takim razie otwieram zakłady. A spieprzaj. Drugiego też już obiję. O, o, troszeczkę grubszy. Ale też już kończymy z nim. Jak mu, kurde, jaja wyprostuje po tej walce, że już po prostu chyba zacznie lepiej walczyć. No i już go jaja bolą. No to już widać po nim. Jeep, pięknie zmasakrowany. Wreszcie ktoś, kto nie macha łapami jak cepem. Pula trafia w wasze ręce. Dzięki. Wasza pozycja rośnie, panie. Dobra, następna walka. Poproszę o godnego przeciwnika. Znakomicie. To najsilniejszy chłop, jakiego znam. Mhm. Zaorał niejednego konia przy pługu. A na walkach dochrapał się takiego majątku, że nie jeden szlachcic może pozazdrościć. Wykładajcie dole. Pewnie muszę 100 renów zapłacić. Za 60. Coś tak skromnie, powiem ci szczerze, bo myślałem, że nam jakaś setka będzie. Otwieram zakłady. Dobra. Shut up. Dobra. Całkiem opancerzony. Kurde, boi się pewnie. Dlatego musi założyć jakąś kamizelkę. Najlepiej przeciwpożarową. Jak dostał? Co są spadki FPS-ów? Ej. O, szybko ubity. Szybciej niż poprzednik. Słabo. Było na co popatrzeć. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. Cudowny pokaz siły, precyzji i zwinności. No. Wygląda na to, że nie ma już chętnych na walkę z nowym mistrzem. Wow, dzięki. I tu się grubo mylicie. A kto jeszcze się stawia? Silgrat. Jam jest. Zawsze mówiliście, że takie pojedynki to zwykła farsa dla prostaków. Prawdziwy rycerz potyka się z drugim rycerzem w znakomitym otoczeniu mężów Ida. Wyzywam cię, Wiedźmin. No to chodź. Tak, tak. Nigdy nie zapomnę tego, co na turniejach wyczyniał Selkirk. Mój brat miał wiele okazji, żeby udowodnić swoją wielkość. Niestety świat schodzi na psy. I dziś, żeby rycerz dowiódł męstwa, musi się mierzyć z pospólstwem. Ale widzę, że jest między wami Wiedźmin. Niejaki to dla mnie ród, ale kunszt rycerski zadowalający. Może kiedy padnie u moich stóp, przekonacie się, że nie jestem jeno bratem Selkirka. Zyskam sławę jako Silgrat. Postraj. Ho, ho, ho. Wyzywam cię, Wiedźmin. To chodź bić. Stawiam dwie sakwy złota. Pff. I wierzaj mi, że Silgrat byle chama na pojedynek nie pozywa. No to chodź, prostaku. Chcesz dowieść, że jesteś równy swojemu bratu? To pokaż, co potrafisz. Stawaj! Nie zaśmiał się nawet. Poważnie podchodzi do tego. No chodź tu, kurde. Już po tobie. Kurde, szlachetko. To padnie, no. To jest gówno, a nie jakiś Silgrat. Nie ma tego. Oj, to żeś pokazał siłę. Okej. Nie jestem mordercą. Walczyliśmy na pięści.
Lepiej mi było zginąć z twoich rąk. A chcesz? To był uczciwy pojedynek, sam tego chciałeś. Zrujnowałeś moją reputację. Dziękuję. Dałem ci popysku i wygrałem dużo pieniędzy. Twoja reputacja mnie nie obchodzi. Jeszcze się spotkamy. Silgrad nie zapomina zniewag. A chcesz jeszcze raz? Dziękuję zwycięzcom, dziękuję pokonanym. Wiedźminie, pokazałeś mistrzowski kunszt. Walka z tobą to zaszczyt. A teraz rozliczymy pulę. Ile? 5 milionów? Ile? No ile? Ile żeśmy w ogóle zarobili? Ej kurde, gdzie są pieniądze? Szlachetko! Zła pora na mordolejstwo. Bijecie się dalej? No a gdzie są hajsy? Ja tak się nie bawię. Mam ważniejsze sprawy niż okupy. Dobra, widzę, że jednak za bardzo na rynku... O, dostaliśmy ulepszenie zbroi. Ciekawe. Dobra, ale trzeba jeszcze poszukać jakiejś misji. Czegokolwiek, bo tu się może coś znaleźć. Bijecie się dalej? Nie chcę się bić, czyli tu nie mam już czego szukać. Tu już mam sprawę załatwioną. Dzień dobry. Mhm. Z kim tu jeszcze mogę pogadać? Prawda? Yo! Stryj mi o tobie opowiadał. Nieźle poradziłeś sobie z upiorami i uratowałeś Saskię. To prawda. Stryj? Cecil. A, pomagam ten mu przy zarządzaniu Vergen. Jestem Skalen Burton. Witaj. Okej. Okay. O, możemy się sprawdzić na rękę. Zmierzysz się ze mną na rękę? Czemu nie? Chętnie bym to sprawdził. Nie tak prędko. Mam swoje zasady. Zmierzę się z tobą, jak rozłożysz Jarbena i Szelbena. Już wyzwanie. Pokaż, na co cię stać. Najpierw musisz po... Dobra. Z kim powinienem się zmierzyć? Z Jarbenem, Zigridem i Sheldonem. Jarben i Sheldon. Dobra. A ten Wiedźmin to... Okej, to trzeba sobie to zaznaczyć w dzienniczku. Narada wojenna... Dobra, ale gdzie jest Jarpen? Jarpen, Zigrid. My jesteśmy krasnoludki, Hopsasa! I ci może w pieprze w mordę, Hopsasa, Hopsasa. O. Gdzie się tak śpieszy? Zadajesz się z czarodziejkami? No i szlak trafił interesy z Kerenberg. Widzę, że łapacie świerzbie. O. Możemy się na rękę sprawdzić. Tak na szybko. On z tych, co zmieniają losy królestw. Prawda, prawda. Aż mi ciary popiec. Dobra. Już cię rozkładam. Krasnoludzki pustaku. Już. Rozłożony. 30 orenów dla mnie. Juhu. Żaden człowiek nie zdzierży krasnoludowi na rękę. Chyba, że Wiedźmin. Bierz złoto, zasłużyłeś. Dzięks. Nic dobrego. A. Wpuścisz jednego i zaraz masz w sąsiedztwie setkę. Chcesz się zmierzyć z krasnoludem? Pewnie. O, ten stawia większą ilość kasy. O. Kurde, szybciej. Okej, okay. I ja jedziemy. No, ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męskim. No. O, ten to kurde widzę, że ma. O kurde, ten ma krzepę. Ten ma krzepę, krasnolud. Tu trzeba już ostro uważać, bo on może nas rozdymić. Kurde. Kolega. Ale dałem radę. Spokojnie. Twardyś jak mahakamska stal. Dzięki. Zasłużyłeś na wygraną. Nie ma za co. Dobra, dwóch już ołożyliśmy. Kurna, co dziś wszyscy tacy mieli? Cześć. No kurde, no nie wiem, czemu tacy wszyscy mieli. Interesy czy odpoczynek? Odpoczynek i zakupy. A, to zapraszam. Dzięki. Czym mogę służyć? Co tam masz? Tu masz schowek, pohandlujmy. A, same rupiecie. A to gówno mi tutaj... A chwileczkę. Coś mogę sprzedać przy okazji. Dobra, gówno sprzedajemy. Ja jeszcze tego do tej pory nie sprzedałem, ale... Lujstwo, a to sprzedajemy. Zaraz coś znajdziemy jeszcze na sprzedaż. Ile mamy tych mutagenów, to jest masakra.
Dobra, jeszcze rupię cię. Okej, okay. Dobrze. No nie wiem, ja bym już szczerze mówiąc zakończył odcinek, ale sobie też mogę równie dobrze jeszcze wyjść stąd, sprawdzić, czy czegoś jeszcze by się nie opłacało zrobić. Chociaż ja, jak dla mnie to już mniej więcej odcinek powinien być zakończony. Co my tu mamy? Za wolność naszą i waszą. Aha. Bardzo... O, tu mamy jakieś ogłoszenia. Zlecenie na harpie. Weźmiemy ogłoszenie o zamknięciu kopalni. Baltimore uznany za martwego. Śledczy poszukiwany. I zlecenie na królową harpi. Dużo misji, dużo ciekawych, wybornych misji. Dobrze. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zapiszę jeszcze. Okej, okay, my się już tu żegnamy. W następnym odcinku będziemy robić dalej misje poboczne. No to trzymajcie się. Na razie. Yo.